trenerze, wczoraj stabilizacja tej czołowej trójki, a dzisiaj jeszcze krok do przodu, mam wrażenie. Tak, bo Dawid Kamil, trzeci, czwarty to samo, ale awansował Piotrek i nie, bardzo, bardzo dobry weekend dla tej trójki. Powinniśmy w tym kierunku, ale pracę, musimy pracować, bo minimalne detale są jeszcze, ale to jest ważne, że jest trochę jeszcze rezerwa i powinno być na dużej skoczni jeszcze lepiej. Ta trójka to są pewniacy, tutaj nie będziemy analizować, ale ciekawi nas kwestia tej drugiej trójki. Jakie są pomysły teraz ze składem? Może jakiś trening przed TTZ? Tak, trening będzie na pewno. Ta trójka będzie skakać w Zakopanem i będę teraz dzwonił jeszcze z Maćkiem i musimy to przegadać dopiero i będziemy dyskutować o tym. I ta trójka, ta czołowa nie będzie trenować z Zakopanem, tak? To Piotrek, Dawid, Kamil? Nie, ta trójka nie. Zrobię sobie trening i zregenerują się i jedą dalej do TTZ. A trener jest zadowolony z postawy kadry B? Bo dzisiaj troszeczkę gorzej niż wczoraj. Tak, ale wczoraj warty 5, 6 to znaczy dobry poziom, bo Continental też się liczy. Każdy závod nie jest tak samo, ale na pewno te skoki są dobre i dlatego trzeba to wszystko przedyskutować. A przy ustalaniu składu patrzycie na kwoty startowe, czy zimą to nie ma aż takiego znaczenia? Też wszystkie warianty musimy przedyskutować.